Witajcie widzowie w odcinku, który nie jest taki jak inne, a to dlatego, ponieważ jak widzicie w tytule, Dwayne zabił Raxona. Więc jak wiecie, Dwayne ostatnio ma jakiś dziwny okres w sobie, słyszy jakieś głosy i tak dalej. I teraz, podczas pewnego momentu, dało się słyszeć, jak Dwayne sam do siebie mówił, jakieś głosy mu coś mówiły, tak jakby schizofrenia. Wymawiał słowa takie, które mogły nas naprowadzić na to, że będzie zapewne chciał zabić Raxona. I co najgorsza, tak się właśnie stało, a teraz macie urywek, w którym będziecie mogli to wszystko zobaczyć. Będziesz następny Rax. Następnym moim celem. Schowaj broń, nie będzie ci potrzebna. Jest już twój. Dziwnie się zachowujesz ty. Mieliśmy jechać do dziupli. Co to za miejsce? Twoja nowa dziupla? Nie. Schowałem tutaj coś, chodź. Tutaj. Chodź, czekaj, chodź tu. Pomóż mi, Rax. Chodź. No, szybko. Widzisz to? Czarna skrzynka. No, widzę. Podczas tego, gdy byliśmy w tunelu, usłyszałem kilka fajnych informacji. Chyba wiem, po co... Jakich informacji? Tam byliśmy. Ten sejf chyba nie jest kluczem. Czekaj, gdzie ona jest? Szukajmy, poszukajmy. Szukajmy. Gdzie to jest? Zrób to teraz, Dwayne. Rax, tu! Rax, tutaj! Tutaj, chodź! Rax! Mam to, chodź! Co? Tutaj! Patrz! Widzisz to? Zobacz! Patrz! Stara zwykła ściana. Mam cię. Nagrałem to specjalnie dla was, ponieważ odbyło się to wczoraj na live w nocy i niektórzy mogli tego nie zobaczyć. Moment jest dziwny, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, o co tutaj w ogóle chodzi. Możemy się tylko domyślać, a ja chciałbym usłyszeć wasze opinie. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie, co wam się wydaje, co będzie następne i tak dalej. Tak w ogóle to jest za jakieś pół godziny wpada film, już jest na premierze, więc wpadajcie. I do zobaczenia, widzowie. Cześć!